jak rozpoznać genetykę u kogoś? Czy da się w ogóle rozpoznać od początku? Jakie są atrybuty trójboisty? Powerliftera, czy jest coś takiego, że wiesz, patrzysz na gościa i po To jego różne głowie? kategorie wagowe, prawda? Więc nie patrzysz na to, czy ktoś jest duży, czy mały. No, na pewno wiesz, na pewno nie jest to najlepsze, jeżeli ktoś nie jest mezomorfem. No, najlepiej, żeby to był mezomorf, nie? Mezole są najlepsze ogólnie, bo to rośnie jak zielsko, prawda? Tylko, że widzisz, może być endomorf, który gdzieś tam po prostu w inny sposób zwycięży, tylko że on będzie musiał być ciężki. Nie? On będzie musiał ważyć 180 czy 190 i będzie musiał być to taki ekspozywny endomorf, a nie wolnokurczliwy, tak? Taki skoczny. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest skoczny, jeżeli ktoś daleko potrafi pchnąć kulą, rzucić się szczepem, tak wiesz, tak dajesz mu kamień, mówisz, rzuć taki cięższy kamień jakiś, nie? No jakieś, nie wiem, dynamiczne ruchy tak ogólnie jak robi. Jeżeli jest ogólnie szybki, czyli nawet, nie wiem, potrafi szybko grać na gitarze, szybko żonglować, nie? Patrzysz na układ nerwowy bardziej, czy on potrafi szybko coś zrobić, to super, nie? To jest bardzo dobra zaleta. Patrzysz na jego szybkość ogólnie, na jego dynamikę. Może on niekoniecznie musi wysoko skakać czy coś takiego, ale widać, że to jest taki zryw, nie? Że ma, że on nie ślimaczy się w ruchach, nie? Na przykład miałem kiedyś takiego podopiecznego, który no, miał się za piłkarza, tylko że jak biegał, to wolniej niż ultramaratończyk. No, tak. I żeby mu siłę zwiększyć, to musiałem mu dać 10 celi po 10. Stałem ciężarem. I dopiero mu siła szła do przodu. A jak mu się dawało jakiś program taki dla tych osób bardziej eksplozywnych, to no, po prostu on nie potrafił się tak nakręcić, żeby coś podnieść, nie? On był z tych takich, co może długo, a długo, a długo, bo się w ogóle nie potrafi poświęcić do żadnego powtórzenia. Tak naprawdę. To jest taka zdolność do poświęcenia, nie? Że do tego, żeby, wiesz, klapki na oczy i kurde, a jak mi kręgosłup jęknie, to najwyżej na prawie, nie? I tak dalej. Ale jednocześnie osoba musi być techniczna i rozumieć własne ciało. Czuć te mięśnie też powinna. To nie jest tak, że jak trójboista, to nie czuje mięśni, wiesz, że on musi czuć te właśnie te wszystkie plecy, nie plecy, gdzie są łokcie, gdzie są nadgarstki. To nie jest tak, że masz być odłączony albo że wiesz, zamkniesz oczy i nie możesz nosa dotknąć, nie? Jesteś zupełnie skoordynowany. Nie, musi być osoba skoordynowana, czy patrzysz głównie na układ nerwowy. I teraz, czy ta osoba się równie do kulturystyki? No nada się, tylko teraz na scenie oczywiście dochodzi jakaś tam budowa szkieletowa, tak? Tutaj budowa szkieletowa też gdzieś tam w którymś momencie wkroczy. Ale to dopiero na etapie takim, powiedzmy, scenicznym, na pomoście. Czyli na przykład ktoś ma krótkie przedramię przy stosunkowo dłuższym ramieniu, to jest udowodnione, że te osoby więcej podnoszą. Czyli na przykład w przysiadzie mogą chwycić dość wąsko, mimo że są super ciężcy, a jeżeli masz dłuższe przedramię, no to musisz tak chwytać. Ja muszę dość szeroko chwytać na przykład, tak? Wyobraź sobie, że uginasz na biceps, ale dłoń masz tutaj. Tutaj masz dłoń, a nie tu. Więc o wiele więcej uwiniesz sobie, prawda? Łatwiejszy, krótszy ruch. A jak miał dłoń tutaj, to w ogóle, kurde, wiesz, 200 kilo byś pewnie uginął na biceps, prawda? Więc czym dłuższa ta kość jest, tym też większą trasę ruchu musisz mieć w wyciskaniu, od klatki do prostu, tak? Jeżeli z kolei masz tą kość krótką, no to rozumiesz, nie? Jest tak jakby łatwiej. Więc takie rzeczy. Teraz kości ud na przykład, tak? Kości nóg. Jeżeli masz długie nogi, czyli na przykład mierzymy od pięty, od podłogi do krocza, czyli do spojenia łonowego najlepiej. I dzielimy tą wysokość przez wysokość ciała. Jeżeli to jest 45% u faceta, to jest taka normalność, że mniej więcej przysiad i martwy ciąg będą na podobnym poziomie, gdzie martwy ciąg troszeczkę dominuje. Powiedzmy, te 10% powinien dominować przy normalnej długości ramion, prawda? Normalna długość ramion to jest u faceta tyle co wzrostu. Jak zobaczysz ten Adama Leonardo da Vinci, taki facet, wiesz, wpisany bok, kwadrat. To są te właśnie idealne proporcje, 45%
dla nogi wzrostu, tak, i tutaj 100% rozpiętości ramion. Ja na przykład mam takie 45%, jeżeli chodzi o nogi, ale rozpiętość ramion mam na przykład o 3 cm dłuższą niż mój wzrost, czyli z wyglądu, może wyglądam dla wielu ludzi jako ktoś, kto ma krótkie ręce, ale to tylko dlatego, że mam dużą klatkę szkieletową przynajmniej, tak, i tam nie widać może, gdzie są mokcie. No, mają takie wrażenie, bo kaptury, bo coś tam i wiesz. I to zawsze tak wygląda, nie? Ale jak tak obiektywnie pomyśleć, no to trzeba po prostu zmierzyć rozpiętość i mam akurat dłuższą niż wzrost, czyli czy mam długie ramiona. Od ciupinka, ale długie, tak? I to są takie typowe proporcje. I teraz, jeżeli ktoś ma dużo dłuższe ramiona, na przykład 10 cm dłuższe niż wzrost, to już jest to jakaś pozycja do martwego ciągu, jednocześnie do wyciskania słabiej jest, tak. Nie? I vice versa, nie? Jeżeli ktoś ma krótsze ramiona niż wzrost, to do wyciskania jest dobra predyspozycja, szczególnie jeżeli to pochodzi z przedramion krótkich, a nie z ramion krótkich, a z kolei do martwego ciągu będzie ciężej. I która z tych predyspozycji jest lepsza do trójboju? No ta, która daje martwy ciąg. To martwy ciąg będzie po prostu więcej kilogramów dawał. Na każdy centymetr kości przypada więcej kilogramów na martwy ciąg niż na wyciskanie na każdy centymetr kości w drugą stronę. Tak? Teraz powiedziałem o tej długości nóg kontra wzrost. Jeżeli to jest więcej niż 45%, czyli mamy takie długonodzy jesteśmy, to mamy też krótki tułów. Czyli ja mam na przykład 45%. Tom Martin z kolei, który ze mną pracuje, oraz Kieliszkowski tak samo jest. Kieliszkowski jest jedyną osobą też, która oprócz Toma ma takie coś, tutaj widziałem, 52% obaj. Czyli Kieliszkowski jest super predysponowany do martwego ciągu. Jak do nas przyjechał, to twierdził, że nie jest predysponowany. Tylko pomyślałem, mówię, widzisz, obserwujesz Toma na Instagram, bo no, on jest elementem w martwym ciągu. Mówię, no widzisz, jesteś takim samym elementem, jeżeli chodzi o budowę szkieletową. A predyspozycji to też nikt nie odmówi, prawda? No nie, więc nie, nie, dla mnie. No. On się przetrenowywał w martwym ciągu, on za dużo robił, za słabo dwójki też ćwiczył, bo jak mu dałem 230 na 10, na 7 serii po 3, to po 3 seriach chciał skończyć. Tak, to troszeczkę słaby martwy ciąg na prostych nogach. Po 3, tak? 7 serii po 3, tak rzuciłem takie hasło, weź tam 230, nie? No i po 3 seriach, on uparcie skończył to wszystko, ale myślał, że to co to tak mało, a tak ciężko, nie? Więc wiadomo, to brzmi dużo, tak, ale Tom Martin na przykład 380 na prostych nogach wyciąga. I to właśnie daje ta budowa, gdzie są długie nogi, a krótki tułów. To sobie wyobraź, krótki tułów to jest odpowiednikiem tego krótkiego przedramienia. Nie, bo robisz ruch krótszy. Tak, albo jak masz żuraw, ten taki, wiesz, budowlany żuraw, tak? Jest wysoki, ale te ramię nie jest za długie, to dużo podniesie, tak? A jak jest niski żuraw, z kolei długie ramię, to wiadomo, że mało podniesie i niżej w dodatku. Prawda? Także lepiej mieć żurawie, które są wysokie, ale z krótkimi ramionami, niż żurawie na budowie, które są niskie, a z długimi ramionami. I te ramię to jest tułów, a wysokość żurawia to jest właśnie noga. No tak, no bo mamy wtedy bardzo krótki ruch tutaj. Tak. I teraz u mnie jest proporcja 45%. U Toma czy u Kieliszkowskiego to jest 52%. Czyli oni na prostych nogach naprawdę powinni być świetni. I po prostu no, jeżeli ktoś nie jest świetny w tym, no to na prostych nogach, no to wiadomo, że trzeba poćwiczyć to troszkę. Szczególnie, że Mateusz jest bardzo młody. No tak, ale to była jego luka, bo on już miał 390 w klasyku, a wiesz, po prostu zaniedbane dwójki miał. No to wszystko przed nim, widzisz, zobacz, taka... To był 2018 rok, także dużo się od tego czasu zmieniło. Już teraz podniósł więcej, ale znowu... On ma także wszystko albo nic, 100% albo 0% ćwiczy. No i długo by mówić teraz, nie? Takie podejście wymaga tego, żeby trener był na sali treningowej. Tak, żeby go uspokoił. Samego, to wiesz,
zaraził się do kontuzji albo w ogóle nie sezonu. No i to i tutaj jest problem ze mną, coś takiego też było, też miał taki charakter, że trudno mi było się gdzieś tam, wiesz, ograniczyć, ale się w końcu z biegiem lat spowszedniał mi na tyle ten trening, przestał mi tak cisnąć na ten sukces, kurde, że ten sukces chciał mieć jutro po prostu, albo dziś, nie? Przestałem mieć to ciśnienie i zacząłem dopiero, wiesz, dozować jakieś tam wszystkie rzeczy, że zacząłem sobie matematycznie ograniczenia stawiać, czyli na przykład w martwym ciągu dojrzałem do tego, że nie muszę podnosić więcej niż w przysiadzie, nie? A i tak maksa będę miał wyższego. Andy Bolton jest najlepszym przykładem. Andy Bolton miał swego czasu najwyższy martwy ciąg w historii, to było 457,5 kg. I on to zrobił bez pasków i w dodatku w zawodach próbowi siłowego, czyli o wiele mocniejsze przepisy są tam niż na zawodach strongman, gdzie są i paski, i wiesz, i robisz technikę anyhow, tak? Tak, że pociągniesz sobie. To wcale nie jest najlepsza technika, ona świadczy o nierównomiernym rozwinięciu mięśni właśnie za słabe dwójki zazwyczaj są, albo za słabe pośladki, zależy u kogo, nie? I więc wracając do Andy'ego Boltona, on miał 380 w ciągu, coś tam sobie zrobił z plecami, więc do następnych zawodów, to były zawody strongman, tak przy okazji, bo on był i trybuistą, i strongmanem, on sobie tak na lajcie robił te martwe ciągi. On robił je, tak tylko eksplozywne ruchy, ciężar na 75%, przysiady nadal ciężko ćwiczyć, tak? No i przychodzi na zawody, a tam 430 w martwym ciągu. Nie? Z 380. I światełko się zaświeciło, że jeżeli ćwiczysz ciężko przysiady, to martwy ciąg, który w sumie używa tych samych mięśni jako tych głównych, wiesz, motorów ruchu, on już nie musi być aż tak mocno, wiesz, angażowany. Czyli jeżeli ćwiczysz i przysiady bardzo trudne są i zrobisz bardzo trudne martwe ciągi, to będą się biły o mięśnie, że tak powiem, te dwa ćwiczenia. O jednostki motoryczne się biją. Tak samo jak robisz wąskie wyciskanie i szerokie. Dobrze jest zrobić jeden tydzień to, jeden tydzień tamto, ale jak dwa naraz w jednym tygodniu wlepisz z tą samą intensywnością, to twoje ciało nie wie, w którą stronę się adaptować nagle. Ja to tak tłumaczę w ten sposób. Zobacz, nawet na chłopski rozum. Bo chcę pomieszczenie pomalować sobie na biało. Mówię budowlańcom, pomalujcie mi na biało. No i mogę później, wiesz, powiedzieć, weźcie mi jeszcze tylko taką linię, gdzieś tam walnijcie pod sufitem jakiegoś tam, czy tam nad podłogą jakoś, czy tam na połowie, na pomarańczowo, nie wiem, mogę sobie coś tam wymyśleć, nie, że pół na pół będzie kolor inny, czy coś takiego, prawda? Ale jeżeli ja powiem im, że w połowie roboty powiem, nie, weźcie wszystko, przemalujcie na inny kolor, później w połowie roboty, a weźcie wszystko na inny kolor. Później w połowie roboty wszystko na inny kolor. To jeszcze farba jest mokra i wyjdzie mi taka mieszanka kolorów, że ja w ogóle nie myślałem o takim kolorze, tak? Albo mono będzie, albo będzie jakiś w ogóle szary jakiś wyjdzie na koniec tego wszystkiego. Więc i to jest mieszanie za bardzo, nie? Jeżeli za dużo ćwiczeń ma tą samą intensywność, no to adaptacje nie mogą postępować, bo ci budowlańcy nie wiedzą, kurde, czego robić. Twoje budowlańcy to są twoje enzymy, twoje ścieżki metaboliczne, tak? Nie, jeżeli ty zrobisz kilka sprzecznych ze sobą bodźców treningowych naraz, na jednego mięśnia, no to ten mięsień albo nie będzie w ogóle rósł, rzuci robotę, albo dużo energii po prostu wyda na nic, nie? Czyli na taki kolor, którego nie chciałeś, ściany. Tak. Więc jeżeli na przykład chcesz ćwiczyć i siłowo, i hipertroficznie, to lepiej to rozdzielić na sesję poranną i popołudniową. Na przykład robisz z rana 10 serii po 2, idziesz sobie po treningu, wiesz, tam zjesz coś, zdrzemniesz, wracasz za 3-4 godziny optymalnie i robisz sobie jeszcze dopompowanie. I to jest najoptymalniejszy, najszybszy sposób i dla tego rodzaju treningu. I najlepsze też połączenie. I trzy razy w dziennie można tak ćwiczyć, albo można zrobić to jednego dnia klata siłowo, następnego dnia klata na przykład już kulturystycznie. Tak na przykład ćwiczył, jak on się nazywa, cholera. No w każdym razie ma jeden z najwyższych wyników na świecie, jak on się nazywa. Taki gość, co mieszka w Finlandii, ale nie jest Finlandczykiem.
Dobra, miesza z nim. Wyleciał mi z głowy jego imię w tej chwili. Ale bardzo znana postać. Takie długie włosy malokowane, ale to byłeś słyszy na górze. Nie wpada mi do głowy. Nie wiem, czasem mi coś wyleci z głowy. Ja do imion małe znaczenie wiesz, bardziej zapamiętam nazwę anatomiczną kości po łacinie niż no. W każdym razie to jest świetny motyw na trenowanie, także zbyt dużo sprzecznych impulsów nie powinno się wprowadzać. Nie? Jeżeli ćwiczysz na przedziale jakimś tam 6-8 powtórzeń, to nie dodawaj 100 powtórzeń na wykończenie, bo nagle sprzeczne informacje wprowadzisz. Albo nawet samo kardio dodanie na końcu treningu może też zabić przyrosty, bo jeżeli jest zbyt intensywne, to daje inną wiadomość dla ciała, prawda? Jakie było pytanie w ogóle? Znaczy już w sumie poruszyliśmy sobie genetykę, jaka jest dobra, a może teraz poruszmy, jeżeli ktoś ma tą genetykę, no shit, to nie, nieodpowiednią, trochę taką, no nie nadaje się, patrzysz na niego, ale no kocha ten sport, chce próbować, jak daleko może zajść z odpowiednim doborem właśnie treningu i tak dalej? No mistrza kraju może dojdzie, no. Tak, myślę, że no mistrza świata to może już nie starczyć, takie coś, ale ktoś ze słabą genetyką po wielu latach, no ojcie sobie, mistrza kraju. I tak jest bardzo duży wyczyn dla kogoś. Ale mistrz kraju, zauważ, co ja mówię o mistrzu kraju, ja powiedziałem rekord kraju też. No mistrz, tak. Tak. Któregoś startuj, aż w końcu tam trafisz, nie, że gorszy. I będziesz miał najsilniejszej konkurencji. Jednak wiesz, no jeżeli ktoś ma słabą genetykę, no to niech może pomyśli, czy ma lepszą genetykę do innego sportu, nie? Wiesz, niektórzy tak kochają jakiś sport, że po prostu nie chcą. Chcą robić to i tyle. Nie, wiem, tak jest i nie będą sobie szczęśliwi, czy tam chcą. Jeżeli tak jest. Kiedyś właśnie, no dużo takich historii słyszałem, ale jeszcze jedną rzecz do tych genetycznych rzeczy trzeba dodać, że niby można było poznać po tym, że ile powtórzeń zrobisz na 85%, tak? Czyli jeżeli zrobisz mniej jak 6 powtórzeń, to prawdopodobnie jesteś bardziej predysponowany do podnoszenia dużych ciężarów. Ale to znaczy, że przy dużych ciężarach przy małej wadze ciała. I takim świetnym przykładem tutaj dla mnie jest, że na złamanie tej reguły jest Dawid Pakulski. Dawid Pakulski to jest taki chłopak, co w Londynie mieszka, jest podopiecznym. I na jeden odcinek tutaj nagraliśmy po polsku i po angielsku na moim kanale z Dawidem. I Dawid pojechał z tatą na zawody chyba do Southampton. Pytają się Kieliszkowskiego, czy tutaj w UK jest ktoś tam godny polecenia, bo ten syn chciałby zostać trenerem. Tak? So, syn chodzi na siłownię 2 lata, robi 10 do 15 powtórzeń zazwyczaj, robi martwe ciągi, przysiady i tak dalej, tak wiadomo. Waży 122 kg. No taki chłopak 17 lat wtedy miał, tak? 2 lata ćwiczył, 122 kg. Ale ile miał lat? 17? Tak, a jednocześnie potrafi salta jakieś robić, te triki, wiesz, wszystkie, wiesz, te triki, co to jest. Że takie, udajesz, kurde, Jeta Li na przykład, czy tam innego z filmów akcji, nie? Że tam skaczesz, biegasz, latasz. Parkury. Parkury też chodzą w rachubę, nie? Tak, ale to bardziej jakieś takie salta ze śrubami, jakimiś tam kopami, wiesz, we wszystkie strony. No nie wiem, czy hardkorowego koksa można zaliczyć, jak tego arbuza kopał, pamiętasz? No. Za ciężka już waga. Ale wiesz, no chłopak ma dynamikę, jak powiedziałem. Jest szybki. No i przyjeżdżają do mnie, no to zobaczymy, nie? Martwy ciąg. Maxa robi 170. 2 lata ćwiczy, 170 w ciągu, ale szybki jest, nie? Tak myślę sobie, kurde, coś mi się nie klei, nie? No i dobra, ile zrobisz na 85%? No to on zrobił 7 powtórzeń, czyli to było troszeczkę więcej niż średnia, czyli on po prostu no, nie mógł wykrzesać dużo siły teoretycznie z małej ilości, wiesz, mięśni. Dałem mu program 15-10-5 w wersji ABCD, czyli 3 razy 4 to jest 12 różnych treningów, wychodzi w całym cyklu.
I to były treningi w sumie half body, ale na 6 razy w tygodniu. I tak wszechstronne, bo po prostu już nie wiedziałem, z której strony go ugryźć, to ze wszystkich stron go ugryzłem. Ze wszystkich stron, czy 5 powtórzeń A, 5 powtórzeń zestaw B, zestaw C, zestaw D ćwiczeń, 10 powtórzeń zestaw A, B, C, D i 15 powtórzeń. I one się tam rotowały, tak? Półtorej roku mija, martwy ciąg 320. Ja pierdolę. Jeszcze 3 miesiące minęły, 350. I waga ciała 130. Dalej potrafi salta jakby się robić, tak dalej, prawda? Ja go tak trenowałem, jeżeli chodzi o same dyscypliny, żeby on biegał szybko, żeby on szybko się poruszał. Czyli na przykład mówili, no będą pierwsze zawody, tam chyba 200 kilo w jołku trzeba przebiec, nie? Na 20 metrów. Mówię, no to nagraj mi wideo, nie? I patrzę po 14 metrze zwalnia, no to okazało mu 12 metrów. Żeby... Wspominałeś o tym, to tak jak tak. W menach wspominałeś, tak. Żeby... Wszystkich, później wszystkich ogrywał tym. Kula 180 kilo lata, kurde, jak po prostu bardzo szybko. Ale to nie znaczy, że on ma taki zapas siły. Znaczy, że to jest jedyny sposób, w jaki on potrafi to podnieść. Może lata bardzo szybko, ale dodasz 5 kilo i może w ogóle nic nie podnieść. W każdym razie szybkość jest niezaprzeczalna, nie? Także nawet silniejszych zawodników rozwalał od razu tą szybkością swoją. Nie będąc też jakoś specjalnie wysoki. Jakoś ma... No ma poniżej 190, tak, wzrostu, ma 184 czy 7 przepisów. Tam wywiad mamy taki większy z nim na moim kanale. Także wejdźcie na kanał Andrzej Wodyn-Roszkowski. Jeżeli jesteście. Też jest Dawid Pachulski. Teraz jego ojca też ćwiczę. No, więc jego ojciec to jest duży bydla, strasznie też, nie? I większy jest od syna, że tak powiem, nie? Także dużo, dużo tam gdzieś tam gierów jednak jest w tej rodzinie, tylko że właśnie ten trening, co pierwsze dwa lata robił po 15-30 powtórzeń, w ogóle w żaden sposób jakby nie dotarł do jego potencjału. To było, on jest wytrzymały, jest szybki, ale potrzebował jeszcze od czasu do czasu też treningów na mniejszej ilości powtórzeń niż 10-15. I to dopiero mu ten potencjał otworzyło, nie? Poruszyliśmy sobie genetykę, poruszyliśmy sobie kontuzję, ale jeszcze takie pytanie kulturystyczne mam do ciebie. Już troszeczkę nagrywamy, ale myślę, że warto je poruszyć. Łydki. No każdy je kocha, każdy je nienawidzi. Czy masz jakiś sposób na te kochane nasze łydki? No niezaprzeczalny sposób to jest nabrać wagi ciała. I zauważysz, że czym większa waga ciała, tym łydki będą większe. Po prostu zauważ, że na przykład ktoś kiedyś był grubasem, a skór też łydki będzie miał duży już, nie? To jest taki sposób numer jeden, najtrudniejszy do podważenia. Drugi sposób to taki, którego kulturyści zazwyczaj nie robią. Kiedyś trenowałem takiego chłopaka do fizik, nie? I on pojechał na zawody, wyglądał niezaprzeczalnie najlepiej, łydek zupełnie nie posiadał. Jakieś tam miejsca nie zdobył za bardzo, bo miał zbyt poważny wyraz twarzy, a na fizik to musi być taki koki trochę, nie? Mm. Taki figofago i w ogóle, nie? Że co to nie ja na plaży, nie? I te sprawy, a on taki poważny, bo on taki, on kiedyś biegał na 200 metrów też, tak? On po prostu, nie, no sylwetkowo rozwalał wszystkich, ale łydki miał takie, że robiliśmy różne rzeczy, próbowaliśmy różne rzeczy na te łydki. Łącznie z tym, że jeden dzień na przykład przez godzinę tylko łydki były robione. Wszystko było robione. Naprawdę. On był zresztą murzynem. Niby murzyną rośnie wszystko, patrzenia na sznagę, tak? Więc no niestety... Akurat te łydki to nie. Zauważyłeś, że akurat te łydki... Okej. Okay. Ale są murzyni z wielkimi łydkami? Są. No są, ale u większości to raczej te łydki właśnie na odwrót. No zobacz, Flex Lewis jest takim potworkiem z łydkami. Lee Priest, jakby nie patrzeć. Ale dużo oni też nie ważą stosunkowo, wiesz. Dorian. No, no. Ale czym większy zawodnik, tym ogólnie większy łydki będzie. I teraz cokolwiek by nie było na te łydki, naprawdę, na resztę ciała wszystko super, tak? Tutaj nic. No i on w końcu jakoś tak skończył tam studia tutaj w Manchesterze i pojechał do Leeds.
i tam jakąś zajawkę złapał na podnoszenie ciężarów olimpijskich. No w tym wieku to już nigdy nie będzie się tym podnoszeniu ciężarów, tak? Ale tam dużo skakania jest ogólnie. Skakania takiego ze sztangą, że wiesz, podrzucasz to wspięcie na palce, są to czas jakieś takie, wiesz, tutaj zarzucasz dżelki, robisz, no takie szybkie wspięcia, plus jeszcze tam skoki na boksy jakieś robili. Ale nic ogólnie dedykowanego łydkom nie ma. Nic. No i łydki zaczęły mu rosnąć. I to tak dość porządnie, że dogoniły resztę. Nie? Przez te zarzuty i tak dalej. A przez to, że zaczął po prostu angażować się ekonomicznie. Po prostu jest coś takiego jak upartość, nie? No ktoś jest uparty, no to albo się go przekona mocnym, szybkim argumentem, na przykład siłowym, albo się przekona go takim, wiesz, natarczywością, że tak powiem, nie? I tym, że się ciągle wiesz, podpowiada, aż jak to hasło tutaj kiedy było, prawda powtórzona, to kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą, tak? Że jak ktoś 100 razy nachłoni kogoś, to w końcu ten zmięknie. Znaczy niektórzy mieli się tak samo. Możesz po prostu wytrzymałościowo podejść, czy tak długofalowo po prostu atakować i w końcu urosną. Łydki w końcu ci urosną, jeżeli będziesz cały regularnie ćwiczył. I do nich jak do innej partii, prawda, a nie tylko... A po prostu no, w swoim tempie, ale urosną, tak? A z kolei może po prostu wystarczy też argument siłowy, czyli tak dynamicznie powiedzieć do tego. Zauważ, że jak podskoczysz, wylądujesz, no to ważysz przez moment do 7 razy tyle, co waga ciała. Po prostu jak ćwiczysz pliomerykę jakąś na przykład, to coś dynamiczne obciążenia są nawet 7-krotnie większe niż waga ciała. Czyli te łydki są naprawdę stworzone do ogromnych przeciążeń. I nie wiem, czy mówiłem na twoim kanale o Arnoldzie Schwarzeneggerze, który właśnie się nawrócił na duże ciężary na łydki. Tak. I dopiero zaczął rosnąć. Tak. Nie dość duże ciężary, to jeszcze częstotliwość duża była też, tak. Nie? Że pojechał na wizytę do gościa, który miał łydki, a on nie miał. Do swojego idola, do Japana, prawda? Więc Arnold podnosił właśnie te 1000 funtów na spięcie na palce na 10 razy. Dokładnie skopiował od Japana. Tak samo skopiował jego karierę filmową, bo też zaczął od roli Herkulesa. Tak samo, tyle samo na wyciskanie leżąc musiał wziąć i tak dalej, nie? Dużo, dużo rzeczy pokopiował od Japana właśnie, który był właśnie takim połączeniem i rzeźby, i masy w tamtym czasie, to wiesz, to jest, było tak albo, nie? A tutaj takie połączenie. To fakt, no ciężko było takie. Byłeś albo wielki, ale taki wyrzeźbiony. Arnold stał się takim freakiem właśnie. Pierwszym freakiem. Ale Ridge Park go poprzedzał w tym samym, tylko że po prostu, no, inne czasy nastały, inne po prostu. Innym człowiekiem też był Arnold, wiadomo. No i... Teraz, jeżeli ci nie działa w jedną stronę, to w drugą. Albo może po prostu w obie lepiej pójść. Czyli na przykład Ridge Park miał ponoć takie programy, że 2 tygodnie robił 5x5, a później 2 tygodnie robił 3x12. I znowu. I tak wiesz, przeplatał sobie treningi maso siłowe i treningi rzeźbo-wytrzymałościowe. Trochę z tym, co powiedziałeś u tego chłopaka Popolskiego. Że nie działało nic, więc trzeba było spróbować wszystko. Tak, ze wszystkich kątów po prostu potrzebę. Czyli to było dużo, dużo kombinacji, nie? ABCD razy 5, 10, 15, czyli razy 3 równa się 12. 12 różnych kombinacji nie było. A zakres ruchu co do łydek, bo niektórzy mówią, że wiesz, że niepełny zakres, pełny zakres. Na pewno pełny zakres się przydaje ogólnie. Ale teraz ja bym chciał powiedzieć, że ja na przykład na niepełnym zakresie taki sam przyrost widziałem, jak i na pełnym. Może nawet większy, bo większy ciężar dawał się użyć. Wiesz, jak chcesz rozciągnąć dobrze, to nie użyjesz dużego ciężaru. Czyli to rozciąganie dobrze działa na więcej powtórzeń, bym powiedział. No bo fizycznie jest ciężko naprawdę założyć 300 kilo sobie na plecy i robić rozciąganie łydek, nie? Bo się czujesz, że zaraz się wywalisz, albo coś ci staw wyleci skokowy. A tutaj z kolei takie połączenie, że na przykład na płaskiej podłodze robisz spięcia z ciężką sztangą,
a później, nie wiem, na maszynie na dużo powtórzeń z dużym rozciąganiem. To myślę, że bardziej optymalne by było połączenie. Uginanie nóg na przykład działa na mięśni brzuchatych. Tak? Jeżeli na przykład zrobisz super serię uginanie nóg, spięcie na palce, uginanie nóg, spięcie na palce, uginanie nóg, spięcie na palce, to brzuchaty dostanie mocniej niż mięsień płaszczykowaty łydki, prawda? Skoro jak zagniesz nogi na siedząco wszystko robisz, no to bardziej płaszczykowaty. Płaszczykowaty bardziej na dużo ilość powtórzeń znowu działa, a brzuchaty bardziej na eksplozywność tak naprawdę, nie na, na mniej powtórzeń. Można też na pewno jakiś program ze skokami wprowadzić. Ja na przykład kiedyś miałem świetne rezultaty z tego, że skakałem. No, były świetne rezultaty, jak na kogoś, to był naturalnym wegetarianinem, przypominam wtedy, i ważyłem 84 kilo. Więc dużego potencjału tak jakby wzrostu raczej tutaj nie było, ale łydki nadal rosły. Tylko że co ludzie pomijają? Na przykład chcesz rozwinąć sobie wielki triceps, tak? I, ale biceps też chcesz, tak? No chcę całą rękę. Tak, chcesz ramienny mieć, chcesz mieć ramienno-promieniowy, chcesz mieć przedramię w ogóle, nie? I tak dalej. Dlaczego łydki są traktowane tak, że jest tylko trójgłowy łydki, ale tam jest kilka innych mięśni jeszcze bardzo ważnych. Zacznijmy od piszczelowy przedni, tak, który właśnie łydkę podnosi tak jakby do góry. I co tu można zrobić? To często bóle w kolanach nawet usuwa takie ćwiczenie, że się powiedzmy ktoś skupi na tym piszczelowym przednim. Jak się go na przykład trzymuje? Bierzemy sobie powerbanda jakiegoś albo... Na stopę. Tak, zawiązujemy sztangielkę pod stopę, wystawiamy tą, no załóżmy, że to jest moja łydka, tak? I to jest trójgłowy łydki, a tutaj jest piszczelowy przedni, tutaj jest ławeczka, wkładę sobie na ławeczkę, tu sztangielka jest przywiązana i sobie robię takie coś. Podobne jak z przedramionami, prawda? Tak, tak, tylko że to po prostu się nikomu nie chce tego robić. I teraz zbudowanie tej równowagi, tych mięśni, nie dość, że poprawia ogólny wygląd, to tak jakby daje przyzwolenie układowi nerwowemu, żeby rósł też antagonista, bo jeżeli już tylko triceps by ćwiczył bez bicepsa, to triceps przestanie rosnąć dlatego, że jest brak równowagi w stawie, z ból w stawie też może się pojawić. No i triceps dalej nie rośnie, bo biceps jest słabym partnerem, jakby, nie? Więc jedno nie rośnie bez drugiego. Są też inne mięśnie, stabilizatory w łydkach. Dobre jest coś takiego, że się na przykład przed treningiem stanie na jednej nodze i z zamkniętymi oczami przez minutę sobie stoisz. Też poczujesz palenie w łydkach. Wiesz, Andrzej, ty to powiesz, a ja już ludzi widzę na siłowni, jak chodzą i uszy trą. Teraz będą wszyscy na początku treningu. Ale to coś ci powiem z zajebistego teraz, tak? Jeżeli ja zamknę oczy i stanę z rękami na biodrach i stoję sobie na jednej nodze, to ta łydka tak counterbalansuje cały czas, tak? Przez minutę to robię, minutę na drugiej nodze. I co się dzieje po takiej minucie? Tam jest tyle zakończeń nerwowych wokół kostki, mniej więcej tyle, co na szyi. Mówiłem o tym treningu szyi, że całe ciało potrafi włączyć. Tak samo takie stanie na jednej nodze. W większości przypadków włączy ci pośladki, zginacze bioder, barki, dwójki. A nie byłoby tego w ogóle... robić po całej siłowni jakieś mięśnie na pośladki, aktywne pośladki z jakimiś dziwnymi ruchami, z jakimiś dziwnymi bandami. Pajacówka może sobie pójść gdzieś w odstawkę, nie? Można zrobić coś takiego, że zamykasz oczy i wspięcia na palce. Dlaczego zamknięte oczy tak przy okazji? Żeby mięśnie, które, znaczy mięśnie, receptory w stopie, bo to musisz zrobić bez butów. Bez butów na twardej podłodze. Chciałem zapytać, czy najlepiej nie byłoby na boso właśnie to robić? Boso. Na boso, na skarpetkach to samo, tak? Ale na twardej podłodze albo na twardym dywanie. I te ruchy wszystkie, one się koordynują z twoim błędnikiem, bo oczy też działają to z rozpoznawami. Jeżeli się patrujesz w jeden punkt, to zauważysz, że bardzo łatwo jest stać. A w momencie, jak zamkniesz oczy, to gdzie jestem, nie? I musisz ominąć trochę ten zmysł wzroku tutaj. Zamykasz oczy, twój błędnik się jakby łączy z tym, się wszystko koordynuje. W ogóle na seminarium, na którym tego się nauczyłem, od takiego angielskiego
trójboisty, który też jest kręgarzem. On teraz w Dubaju praktykę prowadzi, albo w Londynie przedtem. Gościu podnosi czterokrotność wagi ciała w przysiadzie, ale to w kostiumie wiadomo. I on właśnie to robi jako takie ćwiczenia aktywacyjne przed swoimi tam przysiadami, tak? I przed w ogóle, przed treningami wszystkimi, bo to przed klatką, barkami, przed wszystkim możesz zrobić i zawsze skorzystasz. On się nazywa dr Hassan Zaid, tak? I jedyne, co zapamiętałem z tego seminarium nowego, to właśnie, bo cały dzień poświęciłem, pojechałem 250 funtów, zapłaciłem za seminarium, przywiozłem tylko tą jedną informację. Ale jak ważną. A ty masz za darmo teraz. Ale założymy ci tutaj, wiesz, tak? Założymy ci tutaj zrzutkę i będą ludzie wpłacali, żeby się zwróciło. Wiesz, ale jest też zasada, ja to nazywam gwoździa i młotka. Uderzasz raz, przybił do połowy gwóźdź. I co? Poddaję się, idę dalej. Tak? Nie, drugi raz bijesz, trzeci aż dobijesz, tak? Ale ludzie tacy są, że o, postałem na nozy i nic nie było. No to postój drugi, trzeci raz jeszcze. Bo może teraz przykład na to. Na tym seminarium była dziewczyna, która była mistrzynią świata w trójboju siłowym jakiś tam czas temu. Była trenerką i miała guza mózgu. Operowali jej. Wyciągnęli, co tam trzeba było z głowy. I teraz jak masz tą część mózgu, tak, po prawej stronie, to lewa ciała, strona ciała jest koordynowana właśnie przez tą część. Tą zasilana, że tak powiem. Tak? I co się działo u niej? Cała przeciwna strona ciała stała się słaba po tej operacji. No wiesz, no to robili tam bałaganu w szarej masie, tak? No i po prostu cała strona ciała przeciwna stała się słaba. Czyli jak ona ćwiczyła, to ona wyciska tą rękę, a ta ledwie, nie? I tak samo z nogami, wiesz, cała strona po prostu jedna jest drugą, to jak dwie osoby. Co ciekawe, jak robiła taki test policyjny, powiedzmy, wiesz, od nosa, to ta silna strona nie trafiała w nosach, a ta słaba trafiała. Czyli obie strony były bezużyteczne, bo ta silna była nieskoordynowana, propriocepcja była zaburzona, z kolei siła była zaburzona w stronie, która była dobrze odczuwała, czyli miała dobrą propriocepcję. Dobre czucie mięśni, słabe mięśnie, a tutaj silne mięśnie, ale słabe czucie. Więc na niej akurat ja miałem ten zaszczyt, że akurat na niej mogłem na tym seminarium przetestować pośladki, zginacze bioder, hamstringi i barki. Przed staniem, po staniu i tak dalej. Wiesz co? I to nic nie pomogło, te stanie, moje wyglądy. Ale to nie jest koniec historii, bo drugi raz postała i czekam na kontynuację. To się włączyło nagle. Rozumiesz? Drugi raz postała po jednej minucie, na drugiej rondze i nagle wszystkie te testy zdała. Wszystko już było silne, było skoordynowane, dwie strony. Pół roku zmarnowała, że tak powiem, nie mogąc ćwiczyć, a wystarczyło postać na jednej rondzie z zamkniętymi oczami. Tylko, żeby ludzie zaraz nie pomyśleli, stoicie na jednej nodze z dala od barierek, bo zaraz będzie, wiesz. Może i nie tak z dala, wiesz, na przykład takiego staruszka kiedyś miał 110 kilo, starszy facet, 70 lat, który mógł chodzić z 20-25 metrów, a później już plecy do boju. Już nie mógł dalej iść, musiał usiąść, się odpocząć. I ja mu powiedziałem właśnie, że dobra, posuję na nodze. No to się facet parę razy wywalił, dobre, a ważył 110 kilo, sobie wyobraź w takim wieku też, nie? Także wiesz, on mógł się dobrze zabić. Nie, no, ale tutaj wiesz, jak był przy mnie, to ja go tam, jak wiesz, jak ochraniałem, żeby nie uciekł, nie upadł, ale jak poszedł do domu, to parę razy upadł jednak, nie? Jednak po takim staniu on już mógł chodzić ile chciał metrów. Bo już plecy nie robiły całej pracy bioder, nie? Także wiesz, oddelegowana ta praca została na biodra. Ale to już jest zupełnie inna historia. Także czasem dobrze jest mieć jakieś zabezpieczenia po prostu, nie? Jeżeli to jest osoba wysokiego ryzyka, jakaś stara babcia czy coś, która nie potrafi z krzesła wstać, bo takie osoby też miałem, aktywujesz te mięśnie, postawiam na jednej nodze, nagle wszystko mogą robić, ale nie znaczy, że jeden raz muszą postać, czasem muszą więcej
Jeżeli ma problem w szyi, może nawet nie zadziałać to wszystko, albo może zadziałać częściowo. W każdym razie na łydki, co chciałem wspomnieć, będą łydki paliły. Przy pierwszych razach przynajmniej, nie? Będą paliły łydki ze wszystkich stron. I to ci ma uzmysłowić też, że te łydki się składają z wielu więcej innych struktur niż tylko od wspięcia palca. Wystarczy, że po prostu stoisz z ciężarem, możesz sobie dołożyć ciężaru jak chcesz nawet i stać po prostu. I to już jest samo w sobie wzmacniające łydki, te takie, wiesz, gibanie się tam cały czas jest i to już jest coś, co angażuje te inne mięśnie, nie tylko wspięć, a jednocześnie daje ci benefity typu aktywacja bioder, aktywacja barków. Więc czemu tego nie robić, tak? Jeszcze bardziej zaawansowane formy są, czyli na przykład możesz robić wspięcia na palce z zamkniętymi oczami i z rękami tak. Czyli destabilizacja niby jest trochę odwrotnie niż na maszynie. I teraz jeszcze taka anegdotka do mojej przygody z maszynami kontra wolne ciężary. Na Smith maszynie przy wadze 80 kg potrafiłem zakładać 160 kg i robić 20 wspięć na palce. Czyli jak pomnożysz to 120, waga ciała 80, tak, plus 160 jest 240, razy 20 to jest 4800 kg w ciągu jednej serii, przypomnę, tak? Z kolei łydka nie rosła. Mimo, że jeszcze rozciąganie jakieś było, bo na Smith maszynie to mogłem podłożyć coś. A później po prostu zmieniłem siłownię i tam musiałem zrobić na stojąco na wolnym ciężarze, ale wziąłem na dwóch nogach 220 kg i teraz 220 na dwa to jest 110, tak? Plus połowa wagi ciała, tak? To jest 150 razy 10 to jest 1500. To jest prawie że trzy razy mniejsza objętość. 10 powtórzeń z 220 dwiema nogami, a tam było 20 powtórzeń na jednej nodze ze 160. Czyli matematyka tutaj się jakby, nie wiem, nie liczy, czy co? Objętości było trzy razy więcej na jedną serię, tak? Serii było, nawet robiłem, no tak, tą samą serię robiłem, bo jedną gumę robiłem. I tutaj łydki już rosły. Tada. Dlaczego? Być może ciało po prostu zaczęło używać tych wszystkich mięśni dookoła łydek, żeby stabilizować się i te wszystkie mięśnie jak rosną, to rosną wspólnie, tak? A tam tylko, wiesz, trzeba było wspinać się na palce, nie było trzeba stabilizować w sumie niczego za bardzo. Może gdzieś tam korem coś stabilizowałem, ale to takie, no, fejkowskie trochę było, nie? Także te stabilizatory ogólnie są bardzo ważne dla tego, żeby dać przyzwolenie do wzrostu, nie? Jeżeli zaniedbasz gdzieś tam jakiś mięsień, no to ci się zemści na tym, że inne mięśnie nie będą chciały rosnąć. I teraz nie każdy jest taki jak ty, że ty znasz wszystkie mięśnie i kurde, mimo że możesz sobie ćwiczyć na maszynach, ale wszystkie mięśnie przećwiczysz, a ktoś inny, wiesz, po prostu nie zna tyle ćwiczeń, nie zna tyle maszyn, nie zna jak ustawić, to on będzie wolnymi ciężarami więcej zyskiwał, ponieważ możesz mniej różnych ćwiczeń znać na wolnych ciężarach i więcej mięśni zaangażujesz przy jednym ćwiczeniu. Czyli jedno ćwiczenie pokrywa więcej mięśni na raz. Stabilizatory mówię, no, przede wszystkim. Zawsze za każdym razem jak rozmawiamy, czy tam właściwie jak ty rozmawiasz, ja tutaj tylko słucham i troszkę coś tam dogaduję, to mam takie wow i wiele osób, szczególnie osób, które naprawdę chce się uczyć, ma to samo. I są bardzo wdzięczni, także Andrzej, dziękujemy ci po raz kolejny za twój czas. Wiemy, że mamy ponad godzinę 40, więc zastanowię się i zaraz ci powiem pewien pomysł, bo mam pewien fajny pomysł i może to zrobimy, ale to już za chwilkę. Także na dole macie jak zwykle podlinkowany kanał Andrzeja na YouTube, tam wbijajcie, tam macie też rozmowę, o której wspominaliśmy i jak zwykle na dole macie Instagram. Także dziękuję ci, Andrzej, bardzo za twój czas i dużo zdrowia. You are.